El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L. Dobry wieczór, Jerzy Kordowicz. Te niesamowite dźwięki pochodzą z ilustracji muzycznej filmu Dusiciel z zamku Blackmore. Żegnając się z publicznością kabaretu, nieodżałowany Jonasz Kofta mawiał: wzruszenie nie pozwala mi ścisnąć Państwa za gardło. Jak Państwo słyszą, trójka wciąż słynie muzyką, więc razem z sympatykami nadzwyczajnych brzmień mamy tu swoje stałe siedliszcze. Natomiast faktycznie z okazji 400. wydania audycji Studio L trochę się wzruszyłem. Przed Studiem L było 800 wydań audycji Studio Nagrań. Cykle Technologia Muzyki, Elektroniczna Fantazja, spotkania z dziełami prezentowanymi na warszawskich jesieniach oraz z dorobkiem twórców skupionych wokół studia eksperymentalnego Polskiego Radia. I wreszcie nocne audycje. Nie zawsze byłem sam. Towarzyszyli mi Krzysztof Szlifirski, Eugeniusz Rudnik, Artur Lasoni. Także i ta muzyka jest wspomnieniem, choć dziś w programie trzecim pojawia się po raz pierwszy. Oskar Sala, Dusiciel z zamku Blackmore.
Muzyka z filmu Dusiciel z zamku Blackmoor powstała na początku lat 60. W całości zrealizowana elektronicznie. W roli głównej ulubione instrumenty kompozytora Oscara Sali, trautonium i rozbudowany model mikstur trautonium. To właśnie twórcy skupieni wokół srebrnego ekranu odkryli w pionierskich latach kina dźwiękowego elektroniczne instrumenty. Dźwięki nie kojarzące się wprost ze znanymi dotąd brzmieniami współtworzyły magię kina. Coś, co dopełniało siłę nowego medium. W salach filharmonicznym dość długo przyjmowane było z niedowierzaniem i oporami. Oto drugi kaprys na mikstur trautonium Oscara Sali. Kanon w wariacjach na transponowane częstotliwości. Polifonia wzbogacona dźwiękami jeszcze starszego instrumentu teremin.
Thank you.
Kanon, kapres numer 2 z cyklu nagrań Oskara Sali powstałych na początku lat 90. Kiedy zafascynowani nową sztuką w programie trzecim zjednywaliśmy słuchaczy dla L-Muzyki, a działo się to ponad 30 lat temu, nikt z nas nie przypuszczał, że nowe muzyczne technologie staną się tak powszechne, a syntezatory przejdą błyskawiczną ewolucję. Pierwszy kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego, Mateusz Święcicki, założył w latach 60. zespół Arp Life. Sam grał na syntezatorze Arp Odyssey w tej właśnie grupie. Wówczas jeszcze jako słuchacz trójki chłonąłem wszelkie nowinki. Audycję wspaniałego, otwartego na nową sztukę muzykologa Jana Webera, programy późniejszego dyrektora trójki Andrzeja Kormana, to były dla mnie skarbnice wiedzy i źródło niezapomnianych doznań. Dziś, gdy spotykani w różnych miejscach nieznani mi ludzie deklarują przywiązanie do programu trzeciego, mówiąc wręcz, że są jego wychowankami i że swoje muzyczne gusty kształtowali słuchając ulubionych autorów i audycji, myślę, że to właściwie ja powinienem im wszystkim podziękować, a już na pewno kompozytorom i wykonawcom, których L-Muzyka wciąż nas wzbogaca. Tak jak z perspektywy czasu widać, jak to się wszystko zaczęło, tak teraz nie sposób przewidzieć wszystkich skutków inwazji techniki i korzystających z niej artystów. To, co nieprzewidywalne, zawsze będzie najbardziej frapujące w kontakcie ze sztuką. Przed tygodniem sięgnąłem po Pieśni Odległej Ziemi Michaela Oldfielda. Ta muzyka, ta płyta różni się od pozostałych w dorobku słynnego kompozytora. Właśnie jej inność i kosmiczne inspiracje spowodowały, że z przyjemnością zapraszam dziś na ciąg dalszy przerwanych w ubiegły czwartek reminiscencji. Zbliża się termin występu Oldfielda w katowickim Spodku, a w programie trzecim pojawia się jego porywająca muzyka. Uczcimy nią 30. rocznicę telewizyjnej transmisji z Księżyca, kiedy to mały krok odzianego w kosmiczny kombinezon człowieka stał się milowym susem całej ludzkości.
crystal clear. Thank you.
Mike Oldfield, Pieśni odległej ziemi. Pieśni, do których sporo pięknych, efektownych strof dopisały instrumenty wieku elektroniki, syntezatory. Za tydzień w studiu L na pewno ponownie zabrzmi mikstur Trautonium Oskara Sali oraz posłuchamy zawartości studyjnych i koncertowych taśm Bernta Kistenmachera. Autorów listów do audycji, także e-mailowych, gorąco namawiam do korzystania ze staromodnego wynalazku Grahama Bella, telefonu. Do studia L, do trójki 022-645-5685. Z chęcią odpowiem na pytania, miast wklepywać elaboraty, by dogadzać epistolarnej próżności. 645-5685. Do usłyszenia.